Drodzy, bardzo serdecznie witam ponownie Was wszystkich na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. W dzisiejszym materiale poruszę znowu kwestię obietnicy daną słuchaczom Pana Jezusa Chrystusa, kiedy to wypowiedział słynne słowa zanotowane w Ewangelii według Mateusza 16:28. Zaprawdę powiadam Wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. W poprzednim wersecie, 27, Pan Jezus oznajmia, iż Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami. Mało tego, mówi, co się wtedy stanie. I wtedy odda każdemu według jego uczynków. Co takiego miało mieć miejsce podczas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Z tej wypowiedzi widzimy na przykład, że miał oddać każdemu według jego uczynków. W drugim liście do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł nawiązuje do tego samego przyjścia, dlatego że drugie pojawienie się, czy też przyjście Pana Jezusa Chrystusa miało mieć miejsce tylko i wyłącznie raz. Podobnie jak miało miejsce pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, po to, żeby oddać swoje życie za grzechy. Celem drugiego miało być oddanie wszystkim według ich uczynków, a więc sąd. Ale to nie tylko to, co miało się stać podczas drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, drugi list do Tesaloniczan, 1:7-8. Apostoł Paweł pisze, gdy z nieba objawi się Pan Jezus Chrystus aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus miał pomścić tych, którzy zostali pozabijani poprzez przeciwników Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie byli posłuszni dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie. 1 Tesaloniczan 4:16. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czyli następne wydarzenie, które miało mieć miejsce podczas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstanie. W podobnym duchu wypowiedział się apostoł Paweł w liście 1 do Koryntian w 15 rozdziale. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych, jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. No ale kiedy? W poprzednim wersecie przeczytaliśmy, że wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus stąpi z nieba. A więc powtórne Jego przyjście. W liście 1 do Koryntian 15:23 Paweł kontynuuje, ale każdy w swojej kolejności zostaje zmartwychwzbudzany. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa. Kiedy? W czasie Jego przyjścia. Zobaczmy, ile rzeczy miało mieć miejsce podczas drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w tym samym rozdziale, w wersecie 51, pisze tak. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, następny werset, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Oczywiście pisze o tych, którzy jeszcze będą wtedy żyli. Wracając do 1 Tesaloniczan 4:16, apostoł Paweł pisze o tym samym. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czyli to samo, co apostoł Paweł napisał w liście 1 do Koryntian. Zabrzmi trąba, umarli zostaną wskrzeszeni, a ci, którzy nie umarli, nie zasnęli w Chrystusie, ich biologiczne ciała nie umarły, zostaną przemienieni. W podobnym duchu wypowiada się Paweł w liście 1 do Tesaloniczan 4:17. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tesaloniczan 4:14-16. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi razem z Nim. To jest następne potwierdzenie, co miało się stać podczas drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę tutaj na ostatnie zdanie. Część B tego wersetu 16 mówi, bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my,
którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. I tutaj w części B znajduje się bardzo interesująca sprawa, dlatego że wielu tych, którzy wierzą w pochwycenie Kościoła, tak zwane pochwycenie Kościoła, czym było pochwycenie, o których tutaj te fragmenty mówią, to na to należałoby poświęcić w innym czasie osobny materiał. Ale nie ma to żadnego związku z fizycznym zabraniem wierzących z ziemi. I tutaj dochodzimy do momentu, gdzie tak zwane pochwycenie Kościoła przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, a także przed uciskiem, nie ma w ogóle miejsca. Zobaczmy na fragment z Ewangelii według Mateusza 24, od 29 do 31. Są to słowa samego Pana Jezusa Chrystusa. A zaraz po ucisku, pierwsze słowa już o tym mówią, a zaraz po ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Stare niebiosa i stare niebo miało przeminąć. Stare przymierze miało przeminąć. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. To, co oznacza przychodzenie na obłokach, to też należałoby poświęcić temu osobny materiał, ale powiem pokrótce, że chodzi o przyjście, aby wykonać sąd. Wyrok na tych, którzy nie wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i nie byli posłuszni Jego Ewangelii. I co się dzieje po tym? A więc po ucisku, po tych wszystkich znakach, po tym, kiedy ludzie, którzy odrzucili Pana Jezusa Chrystusa, zdali sobie sprawę z tego, że On powrócił wykonać na nich wyrok. Tak jak im obiecał chociażby słowa zanotowane w rozdziale 26 Ewangelii według Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi do arcykapłana, że ty to powiedziałeś i odtąd ujrzycie Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy Boga Ojca i przychodzącego na obłokach. Zobaczmy, co tutaj w ostatnich słowach tego fragmentu możemy znaleźć. Wtedy pośle On swoich aniołów. Po tym ucisku, po tych znakach, Pan Jezus pośle swoich aniołów z potężnym głosem trąby. Znowu mamy tutaj do czynienia z jednym i tym samym wydarzeniem. Trąba, zgromadzenie wybranych z czterech stron świata. Kiedy? Po ucisku. To proroctwo nie jest pierwszym biblijnym proroctwem dotyczącym wykonywania sądu, czy też przychodzenia na obłokach, aby wykonać sąd. Zobaczcie chociażby Księgę Izajasza, 19 rozdział, gdzie Bóg mówił o wykonaniu wyroku. W pierwszym wersecie już czytamy, że oto Pan jedzie na lekkim obłoku i przybędzie do Egiptu. Zadrżą przed nim bożki Egiptu, a serce Egiptu stopnieje w jego wnętrzu. Widzicie, proroctwa mają to do siebie, że bardzo często zawierają metafory. Język proroczy jest językiem pełnym metafor. Kiedy Bóg mówi, że jeździ na lekkim obłoku, no to przecież nikt nie będzie rozumiał tego dosłownie. To przecież nie chodzi o to, żeby rozumieć to dosłownie. Podobnie jeżeli chodzi o Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Nie chodziło o dosłowne zejście w fizycznym ciele Pana Jezusa Chrystusa. Chodziło o to, że powrócił On, aby wykonać wyrok na mieście, które w Księdze Objawienia nazwano Sodomą i Egiptem, a w innych fragmentach Wielką Nierządnicą. Chodziło o Jerozolimę Starego Przymierza, aby wykonać na nich wyrok za to, że go odrzucili. I tak też się stało w roku 70 naszej ery.